To, o czym chciałbym teraz opowiedzieć, to kształt rozkładu i słownictwo, którego możemy używać, żeby różne kształty różnych rozkładów opisać. Mamy na tym wykresie wiek gości kafejki Mateusza. Na osi poziomej różne przedziały wiekowe, czyli to jest wykres, który nazywa się histogram. Każdy przedział wiekowy ma słupek odpowiadający wysokością liczbie gości w wieku z tego przedziału. Jak widać nie mamy żadnego gościa w wieku poniżej 20 lat, jest całkiem spora liczba gości w wieku pomiędzy 20 i 30 lat, jest dużo gości w wieku 30 do 40 lat, ten przedział to przedział z największą liczbą gości, całkiem niemało w wieku 40 do 50 i dalej im starsi są goście, tym jest ich mniej. Kiedy patrzymy na taki wykres, na taki rozkład, to od razu widać, że nie jest on symetryczny czyli, że jest niesymetryczny, albo inaczej mówiąc, asymetryczny że lewa strona różni się od prawej. Mówiąc inaczej, obserwowane wartości w tym przypadku jest to wiek gości nie są rozłożone równomiernie wokół średniej. Z lewej strony zupełnie nic tu nie ma żadnego człowieka w wieku poniżej 20 lat. Z prawej strony Kształt nie kończy się nagle, tylko w każdym kolejnym przedziale wiekowym jest coraz mniej osób. Mamy parę osób w wieku pomiędzy 60 i 70 lat, trochę mniej w wieku 70 i 80, jeszcze mniej w wieku od 80 do 90, jeszcze mniej w wieku od 90 do 100 lat. Z lewej strony rozkład kończy się nagle, od środkowego najwyższego słupka kolejny jest trochę niższy, a kolejnego już nie ma w ogóle a z prawej strony kształt wykresu do zera spada łagodnie. Taki rozkład nazywa się rozkład prawostronnie asymetryczny. Zaznaczymy w odpowiedzi, że jest to rozkład prawostronnie asymetryczny. Używam zadania z Khan Academy, bo na Khan Academy jest mnóstwo różnych przykładów zadań z różnymi kształtami rozkładów. Zachęcam Was do korzystania z tych ćwiczeń i przykładów. Gdyby kształt tego wykresu łagodnie schodził do zera z lewej strony, a z prawej kończył się nagle, i środek rozkładu byłby przesunięty w prawo, a nie tak jak tutaj, w lewo, to byłby to rozkład lewostronnie asymetryczny. Gdyby kształt lewej strony wykresu i prawej był podobny, a najwyższy środkowy słupek znajdowałby się mniej więcej w środku, to powiedzielibyśmy, że jest to rozkład symetryczny. Albo prawie symetryczny, gdyby różnice były niewielkie. W tym zadaniu możemy śmiało zaznaczyć, że jest to rozkład o asymetrii prawostronnej. Następne zadanie. Wiek przejścia na emeryturę w województwie pomorskim na wykresie widać liczbę osób w zależności od wieku widać, że najwięcej jest osób w wieku od 60 do 70 lat trochę mniej jest osób w przedziałach od 50 do 60 podobnie od 70 do 80 i jak widać, ten rozkład jest dosyć symetryczny. Gdybym narysował po środku linię symetrii, oś symetrii pionowo, na przykład w wieku 65 lat, w środku przedziału od 60 do 70, to widać, że lewa strona mniej więcej odpowiada prawej. Nie odpowiada dokładnie, ale mniej więcej odpowiada. Ten przedział nie ma dokładnie tej samej wysokości co ten, ale wiele się nie różni. Te dwa przedziały. Też są mniej więcej tej samej wysokości. Tak samo te skrajne. Czyli możemy zaznaczyć, że to jest rozkład mniej więcej symetryczny. Asymetria występuje tutaj, ale jest bardzo mała. Możemy ją praktycznie pominąć. Spójrzmy jeszcze na pozostałe odpowiedzi. Rozkład jest lewoskośny. Zobaczymy później, że jest to określenie bardzo techniczne i że skośność można dokładnie policzyć. Istnieje coś takiego jak współczynnik skośności. Ale bez obliczeń skośność lewostronna to to samo co asymetria lewostronna. I tak samo skośność prawostronna to to samo co asymetria prawostronna. Inaczej możemy powiedzieć, że rozkład jest skośny lewostronnie, jeżeli średnia dla rozkładu jest mniejsza od mediany, a mediana jest mniejsza od dominanty. Jeżeli to jeszcze nie brzmi dla Was sensownie, to możecie asymetrię rozkładu oceniać na oko po łagodności opadania lewej i prawej strony rozkładu. Jeżeli od centrum rozkładu jego lewa strona opadała godniej, to jest to rozkład lewostronnie skośny. Jeżeli prawa strona opadała godniej, to jest to rozkład prawostronnie skośny. Zróbmy jeszcze jakiś przykład. Tu jest ciekawiej, bo nie mamy histogramu ani nawet wykresu słupkowego, tylko wykres pudełkowy. Wykres pudełkowy opisuje kwartyle. Dla przypomnienia, koniec lewego wąsa to minimum w naszym zbiorze danych, lewa strona rozstępu Wśród danych mamy przynajmniej jedną jedenastkę, mniejszej liczby nie ma. Koniec prawego wąsa to maksimum, mamy wśród tych danych przynajmniej jedną dwudziestkę piątkę. Ta linia wewnątrz prostokąta, czyli pudełka, to mediana. Widać, że mediana równa się 21, a całe pudełko to środkowe 50% danych. Można powiedzieć, że to środkowa część danych, środkowa część rozkładu. I na tej podstawie możemy wyobrazić sobie, jak wyglądałby histogram, albo jak mógłby wyglądać. Nie możemy dokładnie narysować histogramu na podstawie wykresu pudełkowego, bo na przykład może wśród danych jest cała masa jedynastek. Nie może być samych jedynastek, bo w siedemnastce zaczyna się już drugi kwartyl, ale możemy mieć więcej jedynastek niż tylko jedną. Tego nie wiemy, ale możemy przyjąć, że histogram rozkładu pasującego do tego wykresu pudełkowego. Zaczynałby się łagodnie z lewej strony, wartości rosłyby powoli, potem gdzieś w okolicach mediany byłoby maksimum, środek rozkładu, i prawy koniec opadałby gwałtownie. Taki kształt rozkładu pokazywałby asymetrię lewostronną. Rozstęp sięga znacznie dalej w lewo od centrum niż w prawo. Lewy wąs jest dłuższy od prawego. I nie ma tu z tej lewej strony wcale wielu danych, bo gdyby było to pudełko leżałoby bardziej z lewej strony rozkładu. Myślę, że możemy zaznaczyć, że jest to rozkład skośny lewostronnie. Na pewno nie jest to rozkład symetryczny. Gdyby był symetryczny, to mediana i całe pudełko leżałoby w centrum rozkładu, czyli w centrum tego wykresu. Skośny prawostronnie też nie jest, bo wtedy pudełko leżałoby bardziej po lewej stronie wykresu, a mediana po lewej stronie pudełka, a prawy wąs byłby dłuższy od lewego. I wszystko się zgadza.